Szanowni koledzy parlamentarzyści, panie prezydencie, szanowni państwo radni, drodzy państwo, zebrani dzisiaj tutaj na tej pięknej uroczystości. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie gratuluję państwu wszystkim sukcesu, także chylę czoło przed panem prezydentem, bo trzeba powiedzieć, że jesteście najlepsi z najlepszych. Niestety, czy też stety, z radością można to podkreślić, mieszkańcy naszego miasta wybrali państwa, abyście godnie reprezentowali całe nasze miasto i wszystkich mieszkańców. Ja chcę tylko dodać do tych pięknych słów, które mówił tutaj pan poseł Czartoryski, że Polskę czeka ogrom pieniędzy europejskich. Dlatego zwracam się do państwa wszystkich dzisiaj, bo ilość zdobytych głosów jak gdyby została już historycznie zapisana. Dzisiaj macie wszyscy państwo jeden głos. Tutaj spotykają się podczas obrad sesji Rady Miasta. I chciałbym, żebyście jak najlepiej ten głos wykorzystywali, bo wygranie wyborów to nie jest, można powiedzieć, wojna, która dodaje łupów. Demokracja polega na tym, żeby umiejętnie dzielić się wygranym zwycięstwem w wyborach politycznych. I to, co wspomniałem, te 105 miliardów euro, które idą do Polski, myślę, że warto by było także przełożyć tutaj na nasze miasto, abyście państwo wspólnie doprowadzili do tego, żeby część tego pięknego, finansowego, europejskiego tortu także trafiła do naszego miasta. Dzisiaj łącznie panu przewodniczącemu, wiceprzewodniczącemu, tak jak powiedziałem, panu prezydentowi, z serca i wszystkim państwu gratuluję. Róbmy dobre rzeczy dla naszego kochanego miasta, dla naszej Ostrołęki. Wszystkiego dobrego.